dobry wieczór, drogie raczki, na czytanie tygodniowym. Zapraszam serdecznie. Lecimy, co też energię do tego tygodnia chcę Wam pokazać. Lecimy, co do naszych raczków. Coś przecinam, coś się ucina, ale jakieś szczęście się szykuje, jakaś miłość, dowiemy się o miłości, coś stworzymy. Coś fajnego, coś rodzinnego, być może coś stworzymy, tak? Być może się zakochujemy. Nie, wchodzi romans, coś się zadziewa, romansowo się tutaj zadziewa, moi drodzy. O czym nie wiecie, że powstaniecie, powiem tak, drogie raczki, szczególnie panie raczyce. Patrzymy się na mężów, patrzymy, co się dzieje, bo gdzieś tam w oddali, chociaż może być odwrotnie, że to będzie dla pań raczków, bo diabełka mamy cesarza, mamy diabła przy cesarzu, tak? Ale równie dobrze może być romansik, mogą być nałogi, mogą być uzależnienia, słuchajcie, patrzcie na to, ale kątem mamy tutaj dwójeczkę kielichów, więc tak naprawdę przyglądajcie się, bo jest to karta w koronie, czyli jest to coś, co może się dopiero wydarzyć, także patrzymy się, drogie panie, na swoich panów, patrzymy się, panowie, na swoje panie, tak, patrzymy się, panowie, na panów, panie na panie, tak, patrzymy się na swoich partnerów z tego względu, że będą szybkie decyzje, tutaj jest takie owładnięcie jakimś nałogiem, tak, szczególnie raki mają to do siebie, że to tak jakby w tej chwili, słuchajcie, to jest dla waszego znaku, tak, więc prawdopodobnie jest coś, jakieś owładnięcie czymś, manią czegoś i uwaga na to, żeby w to nie wejść za głęboko, z tego względu, że być może jest to coś, co zacznie przeszkadzać, tak, zacznie się przeszkadzać otoczeniu, rodzinie, znajomym, ale będzie też po części w jakiś sposób krzywdziło, nie umiem Państwu odpowiedzieć, ale ten diabeł tutaj mi się strasznie mocno nie podoba, a szczególnie, jeżeli stoi przy cesarzu i jest ta dwójeczka, słuchajcie, rogiem kielichów, czyli coś nowego się zadziewa, jest nowy impuls, ale nie jest to zdrowy impuls, bo jest to impuls, słuchajcie, w centrum czytania jest dziesiątka kielichów, czyli tak naprawdę rodzina, związek, miłość, czyli jest to coś, co przeszkadza po prostu temu związkowi. Natomiast jest też karta śmierci podpowiadająca na początku, że uwaga na, nie wiem, czy brakuje mi słowa, słuchajcie, ale jest tak jakby zabiera mi... Brakuje mi kasy, tak? Brakuje mi pieniążka i jeszcze gdzieś tutaj wyskakuje partner, także jest mu potrzeba. Jest to awantura silna, jakieś silne wzburzenie, ale później jest tak naprawdę wystopowanie piękne, jest podpisanie. Słuchajcie, moi drogi raczki, powiem Wam tak, takim głównym ostrzeżeniem dla Was w tym tygodniu, jeżeli chcecie podpisać jakiś kredyt, jakieś umowy, słuchajcie, chcecie wejść do nowej pracy lub zrezygnować z pracy, w której w tej chwili jesteście, nie róbcie tego. Z tego względu, że to jest zły podszept. Ten diabeł tak naprawdę, być może cesarz jest waszym przełożonym, tak, lub przełożoną. Nie róbcie tego, bo to zachwieje waszą sytuację życiową bardzo, bardzo mocno, więc tak naprawdę karty macie w ogóle piękne, ale te trzy karty, ten cesarz, śmierć i diabeł, nie podobają mi się niesamowicie mocno, więc chcę Wam powiedzieć, że sytuacje, przed jakimi staniecie, tak, ogólnie, przed jakimi staniecie w tym tygodniu, które będą kusiły, będą mamiły, w szczególności jeżeli chodzi o pieniążki, ale będą to ludzie, w szczególności ludzie, tak, to proszę naprawdę 10 razy się zastanówcie, zanim w to wejdziecie, z tego względu, że później będzie tylko oczekiwanie, szybka decyzja i później nie wiem, co się dalej zadziewa, tak, tutaj macie, jeżeli nie poddacie się temu w tym tygodniu, to ja myślę, że diabeł odchodzi, a jest zmartwychwstanie, tak, to ale też jest coś takiego, że jesteście w ciężkiej sytuacji jakiejś, nie wiem, czy zawodowej, czy finansowej, czy uczuciowej, czy ogólnie bytowej, tak, i przychodzi do Was ktoś z propozycją, weź, bo chodzi o kasę, ewidentnie, weź, lub tak naprawdę kuszenie jest takie czysto erotyczne, dosłownie, bo to tak też pokazuje, tak, że mam rodzinę, w tej rodzinie się nie układa, gdzieś tam sobie mogę sobie, bo tutaj jest takie kuszenie, ja Ci pomogę, ale Ty mi też pomóż, tak, dosłownie mówię wprost, natomiast nie wchodźcie to, drogie raczki, nie wchodźcie panie, nie wchodźcie panowie, chociaż no różnie to w tych czasach bywa,
słuchajcie, bo nic to dobrego nie przyniesie, rozpali zmysły, rozpali portfele, rozpali, skusi, ale nic z tego dobrego nie będzie, bo jest tu śmierć, czyli coś będzie musiało umrzeć, coś będzie musiało odejść i nie ma tak naprawdę, nie ma, to jest takie kuszenie, tak? A karta podpowiada, jeżeli ona jest z północy, to ona podpowiada, że dacie radę, zmartwychwstaniecie, pokonacie coś, czemuś się nie dacie, to tak jakby nie daj się raku czemuś, co ci nie służy. O tak bym powiedziała, moi drodzy. Jest druga historia, słuchajcie, że w tym tygodniu będziecie mieli do czynienia ze sobą, nie wiem, jak to się mówi, lekkich obyczajów, ze sobą, nie wiem, z narkomanem, z oszustem, z kanciarzem i uważajcie na pieniążki, nie pożyczajcie pieniążków, będą to uczucia, być może, to wiecie, to może być ktoś z rodziny, tak, ale nie pożyczajcie, bo nie dostaniecie już zwrotu tych pieniążków, nigdy tych pieniędzy, słuchajcie, nie dostaniecie, bo później jest wyczekiwanie, patrzenie, ja patrzę, może dostanę, może nie dostanę i później jest takie plucie sobie w brodę, aż jak to się mówi, wątroba boli, tak? Stajecie na koniec tygodnia, słuchajcie, tydzień kończycie i jeszcze wyborem, jeszcze będziecie się zastanawiały, więc mam nadzieję, że tutaj przyszła, że skorzystacie z rady, że czasami warto po prostu ochłonąć, chwileczkę pomyśleć, bo chwileczka zadumy tak naprawdę, bo coś się zadzieje takiego, że no wiecie, przez pieniążki się traci, a tutaj widzę, że tu jest ogrom, w szczególności, słuchajcie, chodzi o pieniążki, no być może mogę się mylić, bo może chodzić o narkotyki, może chodzić, słuchajcie, o alkohol, może chodzić o seks, tak, może chodzić o romans, ale stawiałabym najbardziej o pieniążki, że będzie mamienie sporym zarobkiem, sporym dochodem, którego tak naprawdę nie widać, bo ten dochód nie przychodzi. To jest takie podpisywanie, to tak jakby, żebyście to wy wzięły, żebyście to wy zadziałały w imieniu rodziny, w imieniu, nie wiem, mężczyzny, jakiegoś mężczyzny, tak? Ale jednocześnie, jeżeli chodzi o pracę, słuchajcie, to nie dajcie się do czegoś namówić, nie dajcie się zwolnić, nie dajcie się czemuś uwieść w tej pracy. Bo nie zachwieje to totalnie, słuchajcie, waszą rodziną, moje drogie raczki. Jest druga historia, że ktoś z rodziny, słuchajcie, ktoś z rodziny, być może dzieci, ktoś poznaje, słuchajcie, bo to jest przy rodzinie, tak, ale jest nowa miłość, ale to jest miłość, która opętuje dosłownie. Nie potraficie wytłumaczyć, że to jest młody, że jesteś młody, jesteś młoda, że jeszcze zdążysz, że skup się teraz na czymś innym, skup się na przyszłości, bo moneta w tym przypadku jest przyszłością, tak, a ty się skupiasz nie wiadomo na czym, teraz ci amory w głowie, tutaj trzeba coś przeciąć, tu trzeba się do czegoś przygotować, bo drugiej szansy nie będziesz mieć, mój drogi, moja droga. Jest też takie tłumaczenie, ale powiem wam, że ogólnie karty macie piękne, tylko ten diabeł i ta śmierć i ten cesarz w tej pozycji mi się strasznie mocno nie podoba, także a zobaczmy, ja muszę to dołożyć, o co tu chodzi. Kolejny kielich, czyli młodsza osoba, no tak, zobaczcie, to jest typowo romansowe, słuchajcie, bardzo dużo, czyli bardzo dużo raku, być może to wy będziecie chciały się pokusić o coś, być może spotkacie kogoś z przeszłości, być może serduszko myślę, sama myśl, słuchajcie, jak to się mówi, już jest grzechem, nie, ale sama myśl gdzieś tam poszybuje w stronę innego mężczyzny, w stronę innej kobiety, tak, być może będzie to tylko zdanie, ale będzie to zdanie, być może będzie spojrzenie, ale nie ulegajcie temu, drogie raczki, z tego względu, że nic to dobrego wam nie przyniesie. Przejdźcie ten tydzień, ja myślę, że wybory, których podejmiecie, myślę, że wybory, no nie, no kolejny wybór, no słuchajcie, same romansowo, coś tam te moje drogie raki w tym tygodniu będą romansowe, a przynajmniej bardzo, bardzo będziecie emocjonalne, tu będzie tydzień totalnych emocji, słuchajcie, nie dajcie się tylko diabełkowi zwieść, diabełkowi o sobie, nie dajcie się na coś skusić. Z tego względu, że mogą być z tego tylko i wyłącznie kłopoty. No przykro mi, że tak piszę. W zdrówku, słuchajcie, jest jakaś poprawa, jest poprawa. Jesteśmy letcy, tak? Jesteśmy letcy, czyli coś tam się zadziewa. Stopa, tak? Widzę stopę, ale widzę wyprostowany kręgosłup, czyli pierś do przodu i ja zdrowieję, tak? Ja zdrowieję, jest mi lepiej. Ale powiem wam, że martwię się. Mimo, że jest w ogóle przepiękne, to są wasze karty i one są cudne. Dziesiątka kielichów, dwójka kielichów, rycerz kielichów. I słuchajcie, i jeszcze dochodzi wam, dochodzą kochankowie i kapłanka. No i o czym tu mowa? Uważajcie. Dla tych, które są wolne natomiast, no to powiem tak, hulaj dusza, piekła nie ma. Seks będziecie mieli nie z tej ziemi. Jeżeli jesteście wolni, no to powiem tak, trygon ziemski, trygon ognia. Tuła.
będzie się działa, ktoś mówi, nóżki się nie schodzą po pierożku, będzie wow, 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 no to tutaj to tak, to można powiedzieć, że aż was to zawładnie, wami po prostu partner wami zawładnie, pokaże wam szkołę, pokaże wam, jak to może być, a jak jeszcze nie próbowałyście, nie próbowaliście, słuchajcie, ale to tylko słuchajcie dla znaków, dla ludzi, słuchajcie, wolnych, moi drodzy, także tak to widzę. Nie widzę tutaj złych kart, tylko ten diabełek w szczególności, słuchajcie, jeżeli przyjdzie ktoś prosić o pieniądze lub żebyście pomogli pod kątem pieniążka, nawet w pracy, jeżeli ktoś przyjdzie prosić o pomoc, wstrzymajcie się w tym tygodniu. Ja wiem, że to jest troszeczkę egoistyczne, co mówię, ale wstrzymajcie się z tego względu, że możecie to wy później możecie mieć z tego tytułu, słuchajcie, przeolbrzymi problem. A poza tym odkrywa się jakaś tajemnica, tajemnica, która tak naprawdę wywoła przeolbrzymie emocje w wielu domach, u wielu raków lub w domach wielu raków, tak? Także tak to widzę, moi drodzy. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do kolejnego czytania. Hej!